Cześć kochani, witam Was w ostatnim filmie z serii otwierania kalendarza adwentowego Zalando. Już za chwilę zobaczycie ostatnie dni od 17 do 24, a wszystkich tych, którzy są zainteresowani moimi wrażeniami z otwarcia kalendarza oraz tego, jakie były tam produkty, zapraszam do oglądania końca filmiku. Witam Was kochani, nadeszła pora na ostatnią, trzecią część otwierania kalendarza adwentowego Zalando. Dzisiaj mamy numerek 16. Już sprawdzamy sobie, co tam się kryje pod tą 16. Sprawdzamy, jakieś opakowanie mamy. Ok, i już Wam pokazuję. I co my tu mamy? Jest to kolejna szminka, bo wcześniej była szminka z Maka. Tym razem jest firma, której niestety znowu nie znam. Ale to fajnie, bo dzięki właśnie temu kalendarzowi mogę poznać dużo marek nowych, z których do tej pory nie korzystałam. I uważam to akurat za bardzo duży plus. No, kolor jest ciekawy. Taki mocno różowy. Nie wiem, czy będę z takiego korzystać, bo ja jednak wolę bardziej takie delikatne kolorki. I jeszcze nie wiem, jak to otworzyć. A, kręci się. Okej. Okay. Kolor jest taki mocno, mocno mega różowy. Nawet jak sobie zesłoczuję, to jest to kolor moim zdaniem dla odważnych. No ale może się przekonam. I moi drodzy, przyszła kolejna otworzenie 17 pudełeczka. I ciekawa jestem, co tu jest. O, jakiś kremik. Tak to przynajmniej wygląda. Mamy sobie coś z filmu Emma Hardy. I z tego, co tutaj już sobie czytam, to jest to krem, który głęboko nawilża, liftinguje, wygładza, ujędrnia i poprawia elastyczność skóry. Nie jest nic napisane, że produkty są wegańskie. No ale jak dla mnie nie do końca jest to cecha produktu, która jest dla mnie bardzo ważna. Skład, z tego co widzę, jest bardzo pozytywny. A, jest zamknięte. Ja zaraz już wszystko nie otworzę, bo bardzo jestem ciekawa, jaki będzie miał zapach. Zapach ma taki... pachnie bardzo świeżo, pachnie cytryną. I tak bardzo ziołowo, tak jakby rozmarynem. Więc jeżeli ktoś nie lubi zapachów ziołowych, no to chyba nie za bardzo produkt dla niego. Jestem bardzo ciekawa, jest napisane, żeby używać niewielkiej ilości. Ja pewno będę tego stosować jako krem do twarzy. Hej kochani, przyszła kolejna otwarcie pudełka numer 18. Pudełko było słabo otwarte, coś tutaj już od razu wystaje. Zobaczmy sobie. I Wy już widzicie, co to jest. A mi się wydaje, że to jest maskara. Tak, zgadza się. Jest to maskara firmy Clinique. Szczerze powiedziawszy, nigdy nie miałam do tej pory okazji używać produktów Clinique. Chociaż nie. Wydaje mi się, że jak byłam nastolatką, to miałam zestaw kremów. Taki w wersji próbnej, malutkiej. I jestem bardzo ciekawa, bo to jest firma bardzo dobrej jakości, która produkuje kosmetyki bardzo dobrej jakości. Ja do tej pory nie miałam
okazję spróbować i taka wersja podróżna kosmetyku wydaje mi się, że jest fajną opcją, żeby właśnie przetestować i zobaczyć, czy nam dany produkt pasuje. I dzisiaj mamy już 19 grudnia, czas szybko leci, pora otworzyć kolejne pudełko z kalendarza adwentowego. I słuchajcie, im dłużej otwieram te pudełeczka, to tym bardziej się nie mogę tak naprawdę doczekać, żeby zobaczyć, co w nich jest. Co my tu mamy? Kolejny produkt, który jest wielkości takiej podróżnej i tym razem mamy tonik. I to dosyć ciekawe, bo jest to tonik z kaktusa. Skład, jeżeli chodzi o skład, to tak naprawdę mamy tylko wodę z kaktusa w nim, co jest bardzo ciekawe. Jest napisane, że jest to produkt wegański i co ciekawe, firma Hey Organic jest mi kompletnie nieznana. Nie mam pojęcia, jakie produkty tworzy i czy one się sprawdzają, czy nie. I tu muszę powiedzieć, że dla mnie ten kalendarz jest bardzo fajną opcją, ale to jeszcze wszystko Wam powiem przy podsumowaniu. No i przyszła pora na 20 pudełko. Słuchajcie, to jest chyba jedno z największych pudełek, jakie do tej pory otwierałam. I dosyć sporo waży, także zobaczymy, co tam jest. Zobaczymy. Na razie nie mam pojęcia, co to jest. A, już wiem. I jest to świeca zapachowa. Na pewno ma piękny zapach jakiś związany ze świętami. Jeżeli chodzi o jej zapach... to nie jest napisane, ale temat tej świecy to jest taki Rituals, Myth and Magic, czyli no mi się kojarzy bardzo ze świętami. Firma, której świec nie znam, jest to skandynawisk Jule albo Jul, tak naprawdę nie wiem, jak to się czyta, no ale produkty skandynawskie są zawsze bardzo dobrej jakości. Ja jestem ciekawa, jak ta świeca wygląda w środku i kompletnie nie mogę tego otworzyć. Jest jakaś masakra. W końcu mi się udało. O! Słuchajcie, jak rozpakowałam tylko z tego woreczka, to od razu się uwolnił zapach tej świecy. I ona pachnie takim limonką i takimi ziołami korzennymi, jakby ktoś rozgniótł goździki i cynamon, i korę cynamonową. Coś ja mam problem tak naprawdę z tym opakowaniem i nawet nie mam tu nic, co by mi... O! No, to się naczekacie na mnie, nie? Zanim ja Wam to otworzę. Ale jak ona jest piękna, słuchajcie! Ja uwielbiam świece w takim stylu i zawsze takich szukałam i no pachnie obłędnie i na pewno będę jej używać w czasie świątecznym. No z tego prezentu w kalendarzu adwentowym jestem bardzo zadowolona, ale jednocześnie jestem zaskoczona, bo się nie spodziewałam w kalendarzu kosmetycznym świecy zapachowej. Kochani, mamy dzisiaj 21 grudnia, pierwszy dzień zimy i jestem bardzo ciekawa, czy w kalendarzu będzie coś w nawiązaniu do tego dnia. Słuchajcie, ja jak otwieram te pudełka, to cały czas mam wrażenie, że wszystkie są jakoś dziwnie w pierwszej szufladzie. Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. A i tym razem mamy bardzo małą buteleczkę. O! Coś w sumie, czego ja do tej pory nie używałam i jest to samoopalacz w sprayu, ale jest on firmy Saint-Tropez i ja od dziewczyn na YouTubie słyszałam, że ta firma, jeżeli chodzi o opalacze, jest jedną z najlepszych, także będę pewno miała
okazję sobie przetestować. I jeszcze fajna rzecz, bo jest napisane, że daje efekt natural glowing skin. Czyli mam nadzieję, że nie będzie to jakaś taka ciężka, bardzo opalenizna. No i co? Czekamy do wiosny, żeby wykorzystać ten produkt. Słuchajcie, kochani, i praktycznie już mamy końcówkę otwierania tego kalendarza, bo dzisiaj mamy pudełko numer 22. Okej, znowu mamy duże pudełko, ale tym razem bardzo leciutkie. I mamy tutaj coś w takim dodatkowym opakowaniu. To ja pamiętam, że ten krem miodowy był tak zapakowany. Tu mamy jedno opakowanie i jeszcze jedno opakowanie. Co my tu mamy, co my tu mamy? Wygląda to tak. I wygląda mi to na jakiś rozświetlacz. Otwieramy, otwieramy. No, bo jestem ciekawa, co tam jest, i nie mogę otworzyć. Ej, no słuchajcie, te opakowania są wkurzające. Jest. Ha, ha, ha. Co my tu mamy? Ej, wiecie co? Ten kalendarz naprawdę mnie zaskakuje. A przynajmniej zaskakuje mnie produktami, których do tej pory nie znałam. Jest to produkt firmy Incredible, You Glow Girl, i jest to rozświetlacz. Ale słuchajcie, jest to rozświetlacz taki niesypki, tylko w formie kremu. I jak pamiętacie, ileś tam dni wcześniej, to nie wiedziałam, co to było, był produkt... No ej, ja naprawdę mam jakiś problem z tymi opakowaniami. Był produkt do makijażu, bronzer. Co ja gadam? Był bronzer. I on był w sztywcie. I ja sobie trochę więcej na ten temat poczytam. I w ogóle to takie produkty... Wow, ale słuchajcie... Jak to się pięknie błyszczy. I ja przypuszczam, że to można stosować... No, słuchajcie. To tak naprawdę nie ma w sobie żadnej bazy, nie wiem, czy to widać, ale daje taki piękny pobłysk, no na czas taki sylwestrowy do makijażu, tego można nawet użyć na cień do powiek, moim zdaniem, żeby dodać dodatkowego blasku. Jestem pod wrażeniem. Słuchajcie, kochani, zostało nam już przedostatnie pudełko, dzisiaj jest 23 grudnia. No i mamy tutaj kolejne duże pudełko, ale po raz kolejny jest ono bardzo lekkie. Co my tu mamy? Jakiś taki kosmetyk. Co to jest? A, wiem, co to jest. To jest maska. I niestety po raz kolejny, no firmy nie znam. Tak szczerze powiedziawszy, to mi ten kalendarz uświadomił, że jednak nie znam bardzo wielu firm kosmetycznych, ale z tego produktu będę na pewno zadowolona, bo jest to maska w płaście, a ja do tej pory tak naprawdę przetestowałam maski w płaście tylko jednej firmy. Byłam tak, no, średnio zadowolona. Zobaczymy, jak ta maseczka mi się sprawdzi. Kochani, słuchajcie, zostało nam już ostatnie pudełko, dzisiaj jest 24 grudnia, no i kończy się moja przygoda z kalendarzem adwentowym. No to co, pora zobaczyć, co mamy w ostatnim pudełku. No te ostatnie 3 czy 2 to były duże pudełka, tym razem mamy trochę mniejsze pudełko. No ale zobaczymy. I już widzę, co to jest. To są jakieś perfumy. Black Nut Santal Perfume Oil. Czyli są to perfumy w olejku i one pewno będą w postaci takiego małego rolera, bo ja już kiedyś miałam okazję używać takich perfum, tak naprawdę gdzieś tam bliżej, jak byłam nastolatką.
A to mój tato mi takie sprezentował. No buteleczka wygląda naprawdę pięknie. Jest na nich taka palma i kojarzy mi się z wakacjami. Ciekawa jestem. Mamy zimę, a zapach może będzie taki bardziej... O, dużo dozuję. I muszę powiedzieć, że zapach jest dosyć intensywny i jest taki bardzo charakterystyczny. Czy my tu będziemy mieli napisane, jakie są nuty? Mamy tutaj drzewo sandałowe, cedr, kardamon i ciemną wanilię. No moim zdaniem rzeczywiście bardzo się to wyczuwa. Szczerze powiedziawszy, to na pierwszy... ja tak opowiadam, bo ja bardzo się interesuję perfumami i dla mnie jest to zawsze bardzo ciekawe, właśnie jakie są nuty zapachowe w głowie, w sercu. No to tak, tutaj na nie wiem, czy wszystkim by się spodobał ten zapach. Dla mnie tych perfum na pewno będę używać, bo one nie są takie drażniące i takie intensywne jak perfumy, na przykład woda toaletowa, czy też woda perfumowana. One pachną tak za pierwszym razem intensywnie, ale teraz jestem w stanie się oswoić z tym zapachem. I powiem Wam, że ten zapach przywodzi mi na myśl jednak ciepłe kraje, jednak ciepłą pogodę. No mamy zimę, perfum będzie musiał sobie troszeczkę poczekać. Nie każdemu ten zapach może się podobać, bo pierwsze nuty, jakie się przebijają, to jest drzewo cydrowe rzeczywiście i to jest taki dosyć intensywny, iglasty i korzenny zapach. Tam troszeczkę czuć też ten zapach drzewa sandałowego. I ta wanilia, która pewno gdzieś tam jest w tym sercu, to na razie jeszcze, dopóki to się z moją skórą nie przytrawi, to nie za bardzo ją czuję. No, tak szczerze powiedziawszy, zaskoczyło mnie bardzo to, że są to perfumy, bo w perfum ciężko trafić w gust. Jedni ludzie wolą takie zapachy, jedni wolą bardziej kwietowe, inni wolą bardziej duszące. Ten akurat mi podpasował, a jestem ciekawa, czy Wam, tym, którzy mieli ten kalendarz, też się ten perfum spodobał. Kochani, to już jest koniec otwierania. Otworzyliśmy wszystkie pudełeczka łącznie, razem było ich 24, a teraz postanowiłam, że zrobię dla Was króciutkie podsumowanie tego. Pierwsze, moje ogólne wrażenie jest bardzo dobre. Kalendarz zawierał w sobie kosmetyki bardzo dobrej jakości. Zaskakujące dla mnie było to, że w większości kosmetyków tych nie znałam, nawet czasami nie znałam firm, które produkują te kosmetyki. To po części wynika z tego, że ja aż tak bardzo kosmetykami się nie interesuję i rzeczywiście takie prezenty w postaci zbioru kosmetyków różnych firm są dla mnie bardzo atrakcyjne, bo dzięki temu jestem w stanie przetestować nowe rzeczy, ale też poznać rynek kosmetyków. Prawda jest taka, że ja potem sobie sprawdzałam, jakie są opinie o tych kosmetykach, bądź też jakie są opinie o tych firmach. I dużym zaskoczeniem dla mnie było to, że części z tych kosmetyków nawet ciężko jest dostać na rynku polskim. Są to kosmetyki głównie promowane w Stanach Zjednoczonych, co dla mnie jest naprawdę bardzo dużym plusem tego, że Zalando wymyśliło taki kalendarz i wypuściło go na polski rynek. Jeżeli chodzi o to, jakie kosmetyki były w kalendarzu, to tutaj macie podsumowanie wszystkich. Ja też w opisie dam Wam spis wszystkich kosmetyków, które znajdowały się w każdym pudełeczku, a przynajmniej nazwa, z jakiej były firmy i wielkość opakowania. W większości rzeczywiście były to kosmetyki w wersji albo travel, albo w ogóle jakieś próbki, ale mi to w ogóle nie przeszkadza. Nie oczekuję, że w takim kalendarzu znajdę tylko produkty pełnowartościowe i w takich opakowaniach, w jakich się sprzedaje, bo dla mnie to jest nawet lepsza opcja, że są one w małych opakowaniach. Dzięki temu mogę coś tylko przetestować, zabrać sobie ze sobą nawet w podróż, zobaczyć, jak mi się sprawdza i dzięki temu wyrobić sobie opinię i być może wrócić do tego kosmetyku. I tak jak zaczęłam mówić, to większość kosmetyków to były kosmetyki do pielęgnacji. Znalazły się tutaj m.in. woda różana, tonik,
Były też szampon i odżywka, było kilka kremów, były maseczki, których w sumie jestem bardzo ciekawa, bo tych firm akurat nie znałam. Był też krem do rąk, był nawet balsam do opalania, w sumie to taki spray do opalania, którego też będę chciała przetestować i użyć, bo nigdy tego typu produktu nie używałam. Natomiast jeżeli chodzi o kolorówkę, to są to te produkty i tych produktów było tutaj znacznie mniej, co w sumie dla mnie też jest na plus, bo ja aż tak dużo produktów z kolorówki i takich makijaży, jak mam na przykład dzisiaj na sobie, nie wykonuję dosyć często, ale znalazła się tutaj na przykład paletka z cieniami foliowymi z NYXa i to w takich kolorach, które mi się wydaje, że akurat na nadchodzącą wiosnę super się sprawdzą. Bardzo ciekawą opcją dla mnie było włożenie do kalendarza adwentowego produktu do takiego bronzera do używanego do cieniowania twarzy, którego w sumie pierwszy raz poznałam. I on służy do makijażu na mokro i podobnie jest z rozświetlaczem, który był tutaj użyty, ponieważ nie są to produkty sypkie. Ja do tej pory używałam właśnie produktów sypkich albo zbitych do takich funkcji w makijażu, natomiast tutaj ta formulacja mokra jest dla mnie dosyć dużą nowością i jestem bardzo ciekawa, jak to się sprawdzi. No i jeszcze co było więcej, była jedna świeca zapachowa, a ja świece zapachowe uwielbiam, więc z tego okienka akurat bardzo się ucieszyłam. No i teraz powiem tak, dwa najczęściej do tej pory przeze mnie używane produkty to jest olejek, który był w okienku chyba numer jeden i ten olejek, jak już widzicie, przez ten miesiąc nawet zdążyłam dosyć sporo zużyć i on sprawdza mi się naprawdę bardzo dobrze i będę się zastanawiała, czy do niego nawet nie wrócę i czy nie kupię sobie większego opakowania, chociaż produkt ten jest naprawdę bardzo drogi. Ale przy używaniu co drugi, trzeci dzień naprawdę bardzo dobrze nawilża moją skórę, działa jak takie serum, nie zapycha porów. Zapach jest taki średnio przyjemny, jeżeli ktoś nie lubi zapachów typowo jakichś takich, to pachnie rozmarynem, tak? Więc jeżeli ktoś nie lubi tego typu przypraw i tego typu zapachów, to może mu sprawić trudność używanie tego olejku, mi to akurat nie przeszkadza. No i drugim produktem, który najczęściej używałam w tym miesiącu i przypuszczam, że w styczniu, w miesiącu, który jest sylwestrowy, też jeszcze będę kilka razy używać, to jest szminka z firmy MAC. I nie wiem, czy pamiętacie, jak ja to nagrywałam, to mnie troszeczkę zaskoczył ten kolor, ponieważ ma ona taki poblask w sobie, nie jest szminką matową, jest taka czerwona, troszeczkę wchodząca w pomarańczowy, natomiast mi się bardzo spodobała, jednak przy używaniu mam ją nawet zastosowaną w dzisiejszym makijażu i przypuszczam, że przynajmniej do końca Sylwestra będę jej na pewno używać, bardzo mi pasuje do moich strojów zimowych, no i w ogóle też super się sprawdza. Jeżeli chodzi o pozostałe kosmetyki, nie mam jeszcze wyrobionego aż takiego dużego zdania na temat tych kosmetyków. Będę je testować. Nie wiem, czy będziecie zainteresowani, żebym zrobiła na sam koniec, na przykład po pół roku, jakieś podsumowanie tego, jak mi się sprawdziły te kosmetyki. Jeżeli chodzi o kalendarz z zeszłego roku, The Body Shop, to mam pewną opinię na temat tych kosmetyków. Do części będę wracać, do części nie. The Body Shop jako marka ogólnie mi się w używaniu sprawdziło. Natomiast nie wszystkie rodzaje kosmetyków, bądź też zapachy mi konkretnie podpadły, ale stwierdziłam wtedy, że takiego podsumowania dla Was jednak nie zrobię, bo takich rzeczy już jest mnóstwo i dlaczego osoba, która się nie zna na kosmetykach, miałaby to robić? Ale jeżeli są osoby, które są zainteresowane opinią osoby, która tak naprawdę po prostu jest normalnym użytkownikiem i powie Wam szczerze, co myśli na temat takich kosmetyków, to proszę zostawcie mi komentarz, a ja bardzo chętnie nakręcę dla Was taki filmik. I to już wszystko, co na dzisiaj dla Was przygotowałam. Mam nadzieję, że podobają Wam się moje filmiki. Jeżeli tak, to proszę zostawcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę. No i oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału i bycia na bieżąco. To co? Do zobaczenia!